Szanowni Państwo, serdecznie witamy w PL1 Historia. Kłaniamy się pięknie, dziękujemy, że są Państwo z nami, dziękujemy za wszystkie uwagi i te miłe, i te mniej miłe. Cieszymy się bardzo ze wszystkich. A dziś, proszę Państwa, specjalna historia. Historia, którą można zacząć tak. Był sobie król. Król rządził największym i najbogatszym królestwem na świecie. Były w nim morza, rzeki, jeziora pełne ryb, bezkresne lasy, ziemia żyzna jak nigdzie indziej, góry z pokładami złota, słowem wszystko, o czym władca może zamarzyć. Król byłby bardzo szczęśliwy, ale miał wielką troskę. Oto rodziły mu się tylko córki, a w jego królestwie władzę zawsze otrzymywał syn. Martwił się król, martwiła się królowa i wszyscy poddani. Aż wreszcie po latach czekania na świat przyszedł upragniony królewicz. Radość wielka zapanowała w całym królestwie. Na krótko jednak. Oto okazało się, że królewicz jest ciężko chory na nieuleczalną chorobę. Król sprowadził najlepszych lekarzy z całego świata, lecz byli oni bezradni. I wtedy... Tak mogłaby się zaczynać bajka, tyle że w tym przypadku to jak najbardziej autentyczna historia, która w dodatku skończyła się dokładnie odwrotnie niż kończą się bajki i rozciągnęła swoje nieszczęście na połowę świata. A mowa oczywiście o carze Mikołaju II Romanowie, Rosji, wojnie, rewolucji i Grigoriju Rasputinie, tajemniczym chłopie z Syberii, który wywarł wpływ na losy świata. Jak to się stało? Zacznijmy od początku. Mikołaj II Romanów urodził się w maju 1868 roku jako syn wtedy jeszcze następcy tronu, a później cara Aleksandra III. Był najlepiej wykształconym carem w dziejach Rosji, ale jak jego poprzednicy, był wychowany w przekonaniu o władzy pochodzącej wprost od Boga, zatem nietykalnej i niepodważalnej. Dość nietypowo jak na władcę, kiedy przyszła pora, Mikołaj ożenił się z miłości. Jego wybranka, kuzynka Wiktoria Alicja Helena Ludwika Beatrycze z Hesji-Darmstadt była wnuczką królowej Wiktorii, władczyni imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce. Poznali się, gdy ona miała 12, a on 16 lat. Na kilka lat ta znajomość się urwała, choć zrobili na sobie wrażenie, oczywiście stosowne do wieku. I chociaż początkowo ani car Aleksander III, ani królowa Wiktoria, choć z różnych przyczyn, nie brali pod uwagę związku tej dwójki, ostatecznie car zmienił zdanie i zgodził się najpierw na korespondencję, a potem na zaręczyny młodych. Alicja dała się przekonać do konwersji na prawosławie, przyjęła chrzest w tym obrządku, no i nowe imię Aleksandra, a także zgodnie z rosyjskim zwyczajem tak zwane atczestwo, czyli Fiodorowna w jej przypadku. Jeszcze przed chrztem, w kwietniu 1894 roku, oficjalnie ogłoszono zaręczyny carewicza Mikołaja i Alicji Heskiej. No i tu się zaczęły schody. Na rosyjski naród oczywiście nikt się nie oglądał, ale już wtedy poczuł on do Alicji, pieszczotliwie zwanej przez Mikołaja Alix, ona mówiła do niego Niki, no taką niechęć. Była Niemką i konwertytką. W dodatku 1 listopada 1894 roku przebywający w Liwadii na Krymie car zmarł. Mikołaj odziedziczył po nim koronę. Planował ożenić się z Alicją natychmiast, ale został przekonany do zmiany planów i organizacji ślubu, no tak jak na władcę przystało. W ten sposób Mikołaj z narzeczoną przybyli do Petersburga za trumną cara, co przesądne rosyjskie społeczeństwo odebrało jako zapowiedź nieszczęśliwego panowania i nieszczęśliwego małżeństwa. 12 sierpnia, a 30 lipca według kalendarza juliańskiego obowiązującego w Rosji 1904 roku Aleksandra urodziła syna, Aleksego. Wydarzenie to zostało uczczone przez cara 300 salwami armatnimi i amnestią.
No i niestety okazało się, że car nie mógł gorzej wybrać żony. Albowiem królowa Wiktoria przekazała potomkom zmutowany gen odpowiadający za zaburzenia krzepnięcia krwi. 6 tygodni po narodzinach okazało się, że Aleksy jest chory na hemofilię. Już wtedy wiedziano, że chorobę tę przekazuje zawsze matka i tylko synom. Poczucie winy dobijało carową. Carewicz został oczywiście otoczony troskliwą opieką, gdyż każde zdarzenie, upadek, drobne skaleczenie, stłuczenie mogło go zabić. Chorobę oczywiście ukrywano. Następca tronu cara Rosji nie mógł być nieuleczalnie chory. Lekarze byli bezradni, opiekunki czuwały nad Carewiczem dzień i noc. Do tego dochodziła świadomość, że Carewicz może nie dożyć pełnoletności, a nawet jeżeli dożyje, no to może nie będzie w stanie mieć następcy tronu. No i właśnie wtedy na carski dwór oraz na scenę historii wkroczył Grigorij Jefimowicz Rasputin, syberyjski chłop, kaznodzieja, mistyk prawosławny, ponoć jasnowic, uzdrowiciel, święty starzec, choć oczywiście starcem nie był. Takich świętych starców zresztą wielu chodziło po bezkresach Rosji i niekoniecznie byli zdrowi na umyśle, ale bardzo szanowani. Jak to się jednak stało, że prosty, ledwie piśmienny chłop stał się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w państwie, gdzie pochodzenie decydowało o wszystkim. Tymczasem jesienią 1907 roku Carewiczowi przydarzyło się wielkie nieszczęście. Biegając po pałacowych ogrodach, 3-letni chłopiec przewrócił się. Efekt był oczywiście łatwy do przewidzenia. Carewicz dostał krwotoku wewnętrznego, straszliwych boleści, cierpiał przeogromnie, no ale lekarze oczywiście byli bezradni. Za sprawą wyrubowej do Carewicza sprowadzono wtedy właśnie Rasputina. Już następnego dnia, po tym spotkaniu, Carewicz wrócił do sił. Łatwo się oczywiście domyśleć, jakie to wrażenie zrobiło na Mikołaju, a zwłaszcza na jego żonie. Tymczasem Rasputin nie tylko pomógł Aleksemu, ale natychmiast kazał odstawić wszystkie podawane mu leki. Ku wściekłości lekarzy carowa rozkazała spełnić jego pragnienie, jego polecenie i stan chłopca uległ poprawie. No i nic w tym dziwnego, albowiem jednym z tych lekarstw, które na rozkaz Rasputina odstawiono, była aspiryna. Aspiryna mająca wiele zalet, ale rozrzedzająca krew. Oczywiście nikt o tym wtedy z lekarzy nie wiedział, że jest to lek absolutnie zakazany w przypadku chorych na hemofilię. Rasputin też tego oczywiście nie wiedział, a jednak umiał jakoś pomóc zarówno Carewiczowi, jak i wielu innym ludziom. Jak? No tego właściwie do dziś nie wiadomo. Latem 1912 roku Mikołaj II ujął się pod presją i odesłał Rasputina do jego rodzinnej wsi. Odchodząc, Rasputin miał powiedzieć carowi, że będzie czekał na wezwanie, bo jeśli Mikołaj II tego nie zrobi, w ciągu 8 miesięcy straci syna, a potem także tron. Rasputin wyjechał na Syberię, a carska rodzina do naszej Białowieży, a potem do Spały. No i właśnie wtedy okazało się, że Rasputin jednak coś z proroka w sobie ma, albowiem. Pierwszy wypadek przydarzył się 8-letniemu wtedy Aleksemu właśnie w Białowieży. Wysiadając z łódki, uderzył się w biodro. Początkowo wydawało się, że tym razem nic się nie stało. Carska rodzina udała się dalej, udała się właśnie do Spały, dotarli bez problemów. No i 15 października, czyli 2 października według kalendarza julijańskiego, carowa zaproponowała przejażdżkę otwartym powozem. Polskie drogi okazały się koszmarem, albowiem już po kilku minutach Carewicz zaczął uskarżać się na ból. Tracącego przytomność z bólu chłopca czym prędzej odwieziono do pałacyku w Spale. Z Petersburga wezwano lekarzy, ale ci rozłożyli ręce. Car Wszechrusi, jeden z najbogatszych ludzi ówczesnego świata, człowiek, który jednym podpisem mógł skazać tysiące na śmierć i tysiące uratować,
mógł patrzeć, jak jego dziecko cierpi. W dzienniku, który prowadził bardzo skrupulatnie, zanotował. Biedne maleństwo cierpiało straszliwie męki. Ból atakował okropnymi skurczami, które powtarzały się mniej więcej co 15 minut. Całymi dniami i nocami Aleksy majaczył w gorączce i siadał w łóżku, co z kolei powodowało natychmiastowy atak bólu. Właściwie nie był w stanie nawet płakać i tylko jęczał, powtarzając: „Panie, zmiłuj się nad nami”. Tak opisał stan swojego syna car. 21 października wydawało się, że carewicz kona. Miał temperaturę przekraczającą 40 stopni, dostał nawet ostatnie namaszczenie. Wtedy Aleksandra chwyciła się ostatniej deski ratunku i wysłała telegram do przybywającego na Syberii Rasputina, prosząc go o ratunek. Bóg usłyszał twoje modlitwy i ujrzał twoje łzy. Nie bój się, twój syn będzie żył, odpisał Rasputin. Carowa powiedziała więc zszokowanemu otoczeniu, że jest zupełnie spokojna o zdrowie chłopca. Ku zdziwieniu wszystkich, zaczynając od lekarzy, następnego dnia stan zdrowia Aleksego zaczął się bardzo szybko poprawiać. Krwawienie ustało, gorączka spadła, carewicz przestał cierpieć. Lekarze nie byli w stanie tego wyjaśnić, a carowa nie miała wątpliwości. Aleksego na odległość uzdrowił Rasputin. W ten sposób Rasputin wrócił do Petersburga, a Aleksandra zaczęła dzielić ludzi na zwolenników i przeciwników charyzmatycznego quasi-mnicha. Do spisku tego weszli. Deputowany do Dumy, parlamentarny lider Związku Narodu Rosyjskiego Włodzimierz Purszkiewicz, książę Feliks Josupow, jeden z najbogatszych rosyjskich arystokratów, słynący z ekscentrycznych zachowań zresztą, kuzyn cara, wielki książę Dmitr Pawłowicz Romanow, kapitan pułku preobrażeńskiego Siergiej Suchotin oraz lekarz wojskowy dr Stanisław Łazowiert. Dziś wiadomo, że o spisku wiedzieli też wielcy książęta Mikołaj i Cyryl, minister spraw wewnętrznych Aleksy Chwostow i deputowany do Dumy Wasyl Makłakow. Ujawnione niedawno dokumenty pozwoliły ustalić, że o spisku były poinformowane także ambasady Francji i Anglii. Plan zakładał zawarcie znajomości przez Jusupowa z Rasputinem. Książę miał stopniowo zdobyć zaufanie przyjaciela carowej, skarżąc się mu najpierw na problemy ze zdrowiem, a potem na problemy w alkowie z piękną żoną Iriną. Rasputin podczas terapii małżeńskiej miał im pomóc. Zwabiony do pałacu Jusupowa pod pretekstem spotkania właśnie z Iriną, Rasputin miał zostać otruty, a jego ciało wrzucone do niezamarzniętej Newy. Sam Rasputin zdawał już sobie sprawę, że ma potężnych wrogów. Zaczął mówić nawet o swojej śmierci, ostrzegając carową, że jeżeli zginie on, zginie i Rosja. Pamiętaj, że nie potrzebuję ani ciebie, ani cesarza. Jeśli zdradzicie mnie, dam sobie radę, ale twojemu synowi stanie się krzywda, powtarzał carowej, a ona mu wierzyła. Może chciał wzbudzić w niej w ten sposób zabobonny strach, może chciał go wzbudzić i o swoich prześladowców, a może rzeczywiście coś wiedział. Nie na tyle jednak, by w nocy z 29 na 30 grudnia 1916 roku nie przybyć do Josupowa. Przekonany, że spotka się z arystokratyczną parą, późną nocą przybył właśnie do pałacu jednego z najbogatszych ludzi w Rosji. Według utrzymywanej przez lata wersji, Jusupow powiedział mu, że Irinę odwiedzili znajomi i dołączy do nich później. Poczęstowany winem, chociaż początkowo odmówił, Rasputin zaczął coraz więcej pić. Wino było doprawione cjankiem potasu, śmiertelną trucizną. Rasputin powinien umrzeć natychmiast, ale nic się nie działo. Mijały kolejne godziny, Rasputin pił i nic. Spiskowcy czekający na jego śmierć niecierpliwili się. W końcu Jusupow strzelił w klatkę piersiową quasi-mnicha z rewolweru innego spiskowca, wielkiego księcia Dmitra Pawłowicza. Zamachowcy znieśli toast, po czym książę Dmitr Pawłowicz, dr Łazowiert
i biorący w udział w spisku porucznik pojechali na dworzec warszawski, by w palenisku lokomotywy zniszczyć buty i futro ofiary. Gdy wrócili, zszokowani zauważyli, że Rasputin żyje. Zataczając się i czołgając, wydostał się na dziedziniec pałacu, grożąc, że o wszystkim powie carowej. Władimir Puryszkiewicz trzykrotnie strzelił do Rasputina, trafił dwa razy w plecy i w głowę mistyka. Będący w szoku, Jusupow zaczął okładać umierającego pałką. Spiskowcy związali swojej ofierze ręce i nogi i wrzucili do Newy. Jednak sprawy nie udało się ukryć. Ciało Rasputina znaleziono, zostały zrobione zdjęcia, została też zrobiona sekcja zwłok, która wykazała, że w chwili wrzucania do rzeki żył. Miało to potwierdzać znalezienie w jego płucach wody. Tyle wersja oficjalna. Tę wersję znamy z zeznań samego Jusupowa, jednakże relacja ta została sporządzona 11 lat po wydarzeniach, które opisuje, a po drugie jest nieprawdziwa. Rasputin zginął inaczej i nie z ręki Jusupowa, ani z ręki Puryszkiewicza. Rasputinowi śmierć zadał ktoś inny. Kto? Carze rosyjskiej ziemi, jeśli słyszysz dzwony głoszące śmierć Rasputina, wiedz, że to twój człowiek za mą śmiercią stoi. Żadne z twoich dzieci nie pożyje dłużej niż 2 lata, a Rosja dostanie się w ręce diabła. Miał powiedzieć Mikołajowi II Rasputin. Przepowiednia spełniła się co do słowa. Car Mikołaj II abdykował. Został zastąpiony przez Dumę i rząd tymczasowy, a później przez bolszewików. Żaden z europejskich dworów nie zaoferował Romanowym azylu. Nawet Jerzy V nie chciał cara i jego rodziny w Londynie. Mikołaj II Romanow, jego żona i dzieci zostali zamordowani w Jekaterynburgu 17 lipca 1918 roku. Wiele, wiele lat później amerykański zespół Bonnie M. nagrał piosenkę, w której tańcząc quasi kazaczoka śpiewał o Rasputinie, rasputniku, kochanku carowej, miłosnej maszynie. W PRL ta piosenka oczywiście była powszechnie znana, głównie dlatego, że była zakazana jako godząca w przyjaźń polsko-radziecką. I tu jest właśnie koniec tej historii. Dopisek, postscriptum. Otóż wokalista zespołu Bonnie M., Bobby Farrell, śpiewający słynne Rasputin, zmarł po koncercie w pokoju hotelowym w Petersburgu. Dokładnie 30 grudnia 2010 roku. Dokładnie w rocznicę śmierci Grigorija Rasputina. Przypadek? Czy ostatni akt zemsty tajemniczego mnicha? Taka to historia Rasputina, taka to historia Rosji. Historia, którą napisało życie, historia, przyznają Państwo, dziwna, tajemnicza, pogmatwana, z czymś nieuchwytnym w tle. A więcej takich historii tej oto książce, Tajna władza nad światem, pokazującej, że historia świata bywa czasami jak thriller. Dziwna. Dziwna, tajemnicza, niewyjaśniona. O tym ta książka opowiada, a także o wielu, wielu innych wydarzeniach, podobnie jak Zakazana historia, oto jej najnowszy numer. W tejże Zakazanej historii mogą Państwo przeczytać nie tylko, jak doszło do tego, że Holendrzy zjedli swojego premiera i jakie danie zostało z niego przyrządzone, ale też wiele innych fascynujących historii, między innymi o tym, dlaczego przyjaźń z tancerką może być niebezpieczna, jak się jest agentem, a jeśli ktoś jest żądny sławy na wieki, także o tym, gdzie może szukać Arki Przymierza i czy Indiana Jones miał słuszność, że szukał jej tam, gdzie jej szukał. O tym w Zakazanej historii, a w najnowszej warszawskiej gazecie troszkę odwołań do historii, albowiem dlaczego Szymon Krzywousty, marszałek rotacyjny, taki przydomek może mieć, a także o tym, jaka może być przyszłość
Europoster, prawo na burt. Wygrywają w Europie prawicowe ugrupowania. Dlaczego? A także o tym, co mogą zrobić i kto jest zainteresowany pozyskaniem naszego DNA. Zwłaszcza dla osób ciekawa może być informacja dla tych, którzy wybierają się do Stanów Zjednoczonych. Zatem zachęcamy do lektury, zapraszamy do lektury Zakazanej Historii, zapraszamy do lektury Warszawskiej Gazety, zapraszamy do naszych programów PL1 TV. Jesteśmy dla Państwa. Czekamy na Państwa. Dziś żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. We'll be right back.